Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu, to jest punkt 15. Informacje przewodniczących Komisji Praw Narodowych. Bardzo proszę, przewodniczący Komisji Praw Narodowych, pani Zofia Jakowska się zgłasza, proszę przekonać. Ja bym przekazała ci z ostatniego przeglądu ogródku jednego taką prośbę młodego mieszkańca ulicy Sikorów, który zwrócił się do nas, bo tam akurat na przy ulicy Sikorki to były dzieci i młodzież, grali w piłkę. I prosił, żeby wydłużyć to boisko, bo boisko jest w szerokości drogi zrobione. Jeszcze 2 metry trzeba było odstąpić od chyba, nie wiem od czego, od czegoś tam. 2 metry, tak żeby jest wysokiego napięcia, trafa. I oni nie mogą wszyscy grać, a dowodził, że jeżeli by było na długości dłuższe to boisko, to oni by wszyscy równocześnie mogli grać. I bardzo prosił, ten młodzieniec mieszka w tym bloku przy boisku pod numerem 18. Pod numerem 18. Jakiś kontakt do niego? Proszę? No taki kontakt, że on mieszka w mieszkaniu numer 18. Nie wiem jak się nazywa, bo już wszyscy czekali na mnie, ja jeszcze z nim rozmawiałam, więc trochę się pośpieszyłam. Ale pan ma szczęście w tym temacie? To wojsko przyłożyło się. On podobno nie pracuje, więc on na cały dzień jest w domu. No, można się z nim widzieć zawsze, Drodzy Państwo, jeszcze dwa sesje. Wojsko jest oparte. A poza przy Adamku znowu nam ukradli kolejne, wycięli nam kolejne elementy ogrodzenia. A propos wojska przywódcy Sikorki, bo to wojsko jest przygotowane na podstawie planu, który został zatwierdzony, także poszerzenia nie ma możliwości. No, mogą plecaki ewentualnie sobie rozstawić. Myśmy starali się zrobić tak, żeby optymalnie zagospodarować ten teren, który tam jest. De facto nie przeznaczony pod rekreację, natomiast udało nam się to wojsko tam wykonać. Będziemy je poszerzać, ale bardziej jakościowo, a nie ilościowo. Obszarowo. Tutaj będziemy doposażać tam, zamontujemy kosze, natomiast poszerzać to nie bardzo. Postulatem, bo tam nie ma możliwości. My to wojsko tam na parkingu praktycznie zrobiliśmy. A ja jeszcze chciałam dodać, bo tam była mowa o tym, że to wojsko zostało wykonane dla dzieci, a nie dla takich starych. No ale on nie był stary, ale taki młodzieniec, on nie ma co z sobą zrobić. On by tak nie pograł w piłkę, bo jeżeli on nie pracuje, nie uczy się, no to co on ma robić? To będzie wreszcie pił, prawda? No może nie. Widzimy na świecie, że nie posłuchamy do pracy. Dobro, nie wiem, tam by wypadało nie, że ta masa też instalacji bramek. Te bramki nie są wymagane do siebie pod kątem. Tak. One są postawione równolegle do siebie i jedna jest jeszcze pod kątem, także naprawdę. Tam się dziwimy, że polska piłka nożna jest w takim stanie, jakim jest. I odbiega od Bayernu. Temu się przyglądniemy, natomiast trzeba pamiętać, że to nie jest wojsko profesjonalne. Czy wymiary, czy tam kwestia montażu. To jest naprawdę kwestia bardzo umowna. To jest kwestia przemalowania linii. Bo skoro jest taki plan i plan starał się optymalnie zagospodarować ten teren, który tam jest, to nie bardzo jest możliwość, żeby to poszerzać. Wrócimy do tematu jeszcze raz, kto jeszcze z przewodniczących komisji problemowych chciał zabrać głos? Ja mówię, że może jakaś karta. Ja chciałem. Chciałem Państwa poinformować, że został ogłoszony nabór do szwajcarskiego mechanizmu finansowego, w ramach tego naboru można aplikować o środki i dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy franków szwajcarskich. To jest kwota niższa niż pierwotnie sądziliśmy, myśląc o projekcie, który byłby robiony dla szkoły 155. Niemniej nie zmienia to faktu, że to ciągle jest kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przepraszam, 40 tysięcy franków. Tak, to jest 40 tysięcy franków, czyli to jest kwota około 120 tysięcy złotych.
Więc z jednej strony trwają prace nad takim projektem, który byłby realizowany przez Stowarzyszenie Szkoły 155. Natomiast też dotarły do mnie informacje, że przy Szkole 52 jest już decyzja, która sprawi, że i także przy tej szkole powstanie Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców. No, to tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś jeszcze przewodniczący komisji programowej, drodzy państwo? Nie widzę.